Rybowóz wrócił do łask. Naprawiliśmy go, dzięki wielkie za pomoc. Jesteśmy dzisiaj w sklepie wędkarski.com. Wybieramy dla Filipa zestaw do Ultralighta. Czemu ci wybieramy? Powiedz, co zrobiłeś z ostatnią wędką. Złamała się. No tak, złamała się całkowicie przypadkowo, nie na rybie niestety, no ale złamała się. No i jak ta wędka się nazywa, którą wybrałeś? Dziki koń. Dziki koń, słuchajcie, dzikiego konia wybrał. Nowość od Jacksona na ten rok, myślę, że się sprawdzi. I mamy też, przytrzymaj, mamy też o taki kołowroteczek. Black Rock od Dragona. Myślę, że chyba sprzęt raczej budżetowy. Rufi, ile to? Pi razy drzwi? Cały zestaw około 250 zł. 250 zł, zobaczcie. Także jest dobrze, ale żeby było jeszcze lepiej, to wiecie, musimy do tego dobrać mu też plecioneczkę. Będziemy łowić na ultralight. Dzisiaj akurat Motława, tamte rejony, więc myślę, że plecionka 006 powinna być ok. Zobaczcie, mamy tą kongerowską Ultra Tini, ja łowię szóstką i sobie naprawdę chwalę. Natomiast zobaczcie, oni mają 003 i 004. Myślę, że to by może miało i sens. Może faktycznie na biało ryb, natomiast nie wiadomo, co nam się trafi. Mogą nawet się trafić sandacze, takie troszeczkę mniejsze, ale sandacze, więc bierzemy Filipowi 006. Trzymaj. Ty już zadowolony? Oczywiście. Dobra, i do tego wszystkiego będziemy potrzebować przypon. Będziemy łowić metodą drop shot, więc potrzebujemy jakiś fluorokarbon jeszcze. Jakieś haczyki, no to tam się znajdą. No i pewnie jeszcze potrzebujemy jakieś obciążenie, żeby tam zamontować. Filip, chodź nam z tą wędką tutaj. Ile ona ma gramów, weź mi powiedz. 9 pewnie. No też tak myślę, około 9. 1,9? 1,9. 1,9, to będziemy musieli jakieś takie mniejsze ciężareczki. Najlepiej takie, które się zaciskają same. Te mamy z łóżkiem, to może niekoniecznie. Ale gdzieś widziałem te samo zaciskające się. Mamy już ciężarki. Jeszcze sobie weźmiemy parę kółek na balonę, żeby później też mieć. I co jeszcze, Filip, potrzebujemy? Kółka, ciężarki, haczyki. No i gumy, ale gumy to mamy od Rafała. Pozdrawiamy cię, Rafał, także tutaj gumy mamy. Ewentualnie możemy jakąś obrótóweczkę mu wziąć, żeby miał chłopak zabawę. Uśmiechasz się? Tak, uśmiecham. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, już zobaczcie na miejscu, zaraz mu to wszystko uzbroimy i lecimy nad wodę, bo Filip się nie może doczekać, zresztą normalnie jest uśmiechnięty. O, widzimy. Obybrały. Widzimy, także dzięki wielkie, bo to jest sprzęt od was, nie? To. Nie wiem, czemu mam słabość do tej firmy. Bardzo fajne rzeczy robi. Mam parę pasów od nich, jest ogólnie ok. Natomiast Filip lubi takie sprzęty wojskowe. Trapper. Dosyć fajna sprawa. Tutaj zobaczcie, mamy... No, o właśnie, trzymaj. Możemy sobie główki dźwigowe fajnie zrobić. Jest dużo kieszeni. Tutaj na picie. I co, to bierzemy, tak? Super. Super. Super, czyli chyba bierzemy jednak, a ja już chciałem iść do kasy. Co ty potrzebujesz? Chyba to, nie? Trzymaj, Filip. Okej. Okay. Mamy to. Z drobiazgu wzięliśmy na dropshota haczyki. Mamy na belony kółeczka i mamy, zobaczcie, takie obciążenie. No i oczywiście konger Ultra Tini już zresztą tu nawinięte. Mamy też kołowrotek Dragona przepiękny i tutaj chyba gdzieś kod kreskowy będzie, tak jest, i wędeczkę Jacksona. A jak wędka się nazywa? Dziki koń. Dziki koń, masakracja, nie? Kto wie, ile nas to wyjdzie? 400, Filip. Dużo. Zarzuciłeś pierwszy raz wędką i mówisz? Daleko leci. Daleko leci, no. To jest wędka Jacksona, tutaj mamy Arka i Arek ma Big Slate'a od Mikado. Big Slate od Mikado, budżetowo. To jest w zasadzie ta sama cena, mniej więcej 100-120 zł gdzieś pirat dźwignie? 98. No to trochę tańsza. I powiedz, jak to wygląda? No nie, leciutka, fajna. Dla mnie troszkę za miękka. Mhm. Jednak wolę troszkę szybszy kij, ale zobaczymy. No pierwszą rybkę już miała, fajnie się zachowuje. Co prawda na małym sandaczu, ale
przyjemnie się robi. Zobaczymy, coś większego się przytnie. No, bo żeśmy mieli Arka ostatnio, widzieliśmy go na filmie, jak łowiliśmy sandacza za sandaczem. Jarkowi dałem tego Kongera Strito Air do podtrzymania i Arek mówi, o, żeż ty w mordę, nie? Tak, stanowczo trzeba zmienić zestaw, coś dużo lżejszego. No, ale słuchajcie, to tak jest, nie? Że jak chcemy nawet sobie połowić na spinning, to jednak ten spinning jeden na drugi, to jednak różnica jest. Tam daleko mamy jeszcze Jarka, no i zaraz do niego się przejdziemy, bo dzisiaj to testujemy to łowisko. Co ty myślisz o tym łowisku? Bywałeś tu? Na razie trudno cokolwiek powiedzieć. Bywałem tu może ze dwa razy. Dzisiaj jeszcze nic, wcześniej jakieś małe okonki wychodziły. Niewiele mogę powiedzieć, zobaczymy na koniec dnia. No tutaj problem w tym, że zobaczcie, to cała marina, tutaj nie można nigdzie wchodzić, nie? Jakieś zaczepy przy brzegu. Uuu! No dobra, mamy pierwszą zdobyć. No i dobra, widać teraz jak tutaj lokersi łowią, zobaczcie, coś takiego, to chyba bardziej na sandacza. Taka oto wielogaśna przynęta pokusiła się, o, na takiego małego raczka. Robi robotę Filip, nie? Ach, Jota, to był swój poprzednik. Poprzednik mój. Chciałem iść do chłopaków, pochwalić się, że na zero nie będę, ale to jest nic w porównaniu z tym, co Filip złowił. No bo ja tutaj, zobaczcie, taki oto mały przyłów, jakaś mała rybka. A Filip poleciał na grubo, nie Filip? Co ty złowiłeś? Co złowiłeś, synku? Wielki most. Wielki most, proszę bardzo, taki oto most, bierzemy go do domu. Normalnie do rybowozu pakuj, do rybowozu pakuj. Drugi ładnie, ale pracuje. Patrzcie, patrzcie, jak z nad wody wyskakuje. Ja cię kręcę, przybliżę wam to. A no, ku na gorzej. Berona w pół, no. O. O właśnie, Filip się śmieje, że szałas będziemy mogli budować. Takie coś. Co się stało? Haczyk porwał mi rękawiczkę, po czym się złamał. Patrz, to bardzo, na tą przynętę wzięła rękawiczka. Bardzo żarłoczna rękawiczka. Pokaż haczyk. No to przy wyczepianiu się złamał. Dobra. Trzeba będzie to zrobić od nowa. No tak to widzicie wygląda. Tam Wiktor co chwilę coś ma. Tutaj Jarek się śmieje, że Wiktor katana łowi na katanę. Taką wędkę, no często na belona ona jest używana, tą katana, tak na troć. A ciekawe co ma za model. Było splątanie, tam z kolegami z drugiej strony. Pozdrawiamy, tak jest, o. I przepraszamy, no. No i raczek ładny taki. No taki ładny był, handmade. Poszedł. Trzeba coś zrobić tutaj podobnego. Zauważyłem, że macie takie czerwone są spoczko. Tutaj i takie tylko, że o właśnie, tu jest on. Jakoś tak wybarwiony, zobaczcie, coś w ten deseń. Tego typu przynęty, killery. Te tutaj w różnych odcieniach, ja je mam też w kilku. Też jest mega spoko, takie jaśniejsze też mogłyby być. Natomiast robi się coraz ciemniej. Nawet powiem wam, ta cofka, która była wcześniej i napchała nam tutaj wody, woda się obniżyła, no może nie o dużo, ale o parę centymetrów. Jest ok, Filip nie daje za wygraną. I bardzo dobrze, i tutaj chłopacy też cisną. Ciśniemy dzisiaj do wieczora. Zobaczymy, czy wieczorem będzie lepiej. W ogóle fajny ten Gdańsk, nie? Nie wiem, jeszcze nic nie złowiłem. No dobra, fajny Gdańsk, ale zobaczcie ile wędkarzy. Presja wędkarska, słuchajcie, tutaj w Gdańsku jest no masakrycznie duża. No można ją porównać. W sumie nie wiem, czy. No takie typowy street fishing, zobaczcie, ale my jesteśmy we wtorek. Po południu. To jeszcze nie jest godzina 17, że ci ludzie, nie wiem, po pracy sobie łowią. A mimo wszystko jest ich od groma, nie Filip? Wszyscy pracują w szkole, tak jak my z Filipem? Tato oczywiście świadczy, że bez pracy. Aha, że sami bezrobotni tutaj chodzą. Słuchajcie, zmywamy się stąd, totalna pustynia. Jest bynajmniej słabo z tą rybą. Idziemy tam, gdzie zawsze ryba jest, to znaczy na most zielony. Przystanek tramwaju wodnego, tam są małe rybki, ale jest ich dużo. Ja cię film. Fajnie tu, co? Pewnie masz teraz zamiar kupić rybę w sklepie, żeby było jakaś. Zobacz jak ładnie. Nie, pięknie, pięknie. Idziemy na ten most zielony, tam może chociaż coś będzie.
bo Filip no, traci morale, słuchajcie. Który to już Filip raz bez ryby? 12. Nie no, ale bez jaj. No się jednego konia raz złowiłem. Słuchajcie. I to jest mega przesłanie dla wszystkich ludzi, którzy mają synków w wieku Filipa, że zobaczcie, chłop jest 12 raz na rybach, nic nie złowił, oprócz jednego konia, mówisz? No ale mam wędkę za 4 suby. No ma wędkę, tak, no to teraz, po 12 razie, bo tamta mu się zużyła, że tak powiem. I zobaczcie, i łowi, nie? Cały czas jest, nie? Także normalnie lepszego syna nie można mieć, nie? I takie piękne, zobaczcie miasto. A tu już mamy most zielony. I czy tam ktoś łowi? No nikt! Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj teraz sobie połowimy. Tadę! Znowu masz? Ale masz pod lampą, to cię trochę nagram, czekaj. To zaczyna być nudne, no ale to jest właśnie most zielony. Kolejny sandacz. Wszystko mniej więcej w tym samym rozmiarze. No niestety. Ale jak cały dzień się nic nie działo, to i to tak, cieszy. Tak, dokładnie. Tam było brań tyle co na lekarstwo, jakieś takie trącenia, muśnięcia dosłownie, to przynajmniej niektóre z tych brań są już takie wyczuwalne na tej wędce, bardzo dobrze. To dla zabawy pod most zawsze. No. I poszło. No okej, okay. Strzeliło, było widać. Mam nadzieję, że się nagrało. Nie wiem, gdzie był błąd. Tak. Arek mówi, że to jest nieomylny znak, żebym zmienił przynętę. No to tak, to coś w tym jest. Natomiast zobaczymy, gdzie to strzeliło. Na węźle nie. Zobaczcie, dobry węzeł. Poszło na... Na przynęcie poszło! Może gdzieś się coś owinęło i nie zauważyłem. Ale zobaczcie ten kadr za mną. Świetnie tutaj jest, nie? Jest! O, i Filip ma! Dawaj! Nie tak szybko, chłopie, nie zdążyłem dobiec! Udało się! Prawdziwy sandacz! Sam się odczepił? Tak, bo... Patrz, jaki on jest dla ciebie dobry! No to już tu zostaw, to zostaw, połóż, połóż. Szczepia do rękawiczek my. Ja już sondacza, czy rekordziciowy właśnie pada? Nie no, właśnie pierwsza ryba na tej wędce, nie? Aha, czyli wędka. No, a sandacza nie miałeś? Miałem 5 cm w łapinie. Trzymaj sandacza. Czekaj, czekaj, żebym ja to jeszcze tak... Ja ci kręcę. Filip, i dobra, jest wędka ochrzczona, masz pierwszego sandacza i co? Super. Ale... Nawet nie widziałem na początku, że mi bierze, myślałem, że to jest jakiś zaczep. Słuchajcie, ale on tutaj łowi już chyba 5 godzinę. I to się nazywa młodzież. Tak to właśnie powinno wyglądać, proszę bardzo. Wypuszczę go do wody oficjalnie. Oficjalnie, tedy. Zero komputerów, internetów, nie? No a ja idę, bo właśnie urwałem. Coś zrobić z tą wędką.